Wrocław. 2 marca 2023, godziny przedpołudniowe, ulica Grochowiaka, na działce narożnej, przy końcu ulicy, obok parku, znajduje się okazały, dobrze zachowany dom na ogrodzonej działce. Na wysoki parter wchodzi się po schodach zewnętrznych od strony ulicy. Nad parterem na pierwszym piętrze, na całej długości budynku, balkon. Na balkonie zainstalowano słupki, do których przymocowano matowe szyby. Z boku budynku od strony parku dwa małe okienka na poziomie klatki schodowej i najprawdopodobniej klatki schodowej na piętrze. W głębi urządzony ogród z domkiem ogrodowym na narzędziach. Doprowadzony gaz Fi 100 do budynku Fi 63. Ogrodzenie między słupkami murowanymi. Kuta krata. Zachowana w miarę dobrym stanie. Wyprowadzona instalacja, najprawdopodobniej do dzwonka na zewnątrz. Kostka wzdłuż budynku. Kostka przy wjeździe do nieruchomości. Lampa sygnalizująca ruchy przed garażem i solar zasilający lampę. Kuta krata między słupkami, granica działki obok, sąsiednia posesja odgrodzona siatką. Wzdłuż budynku wysokie iglaki, trawniki, między trawnikami płyty pozwalające w deszczowy dzień poruszać się po ogrodzie. W ogrodzie widać starannie pielęgnowane krzewy, drzewa. Działka w głąb ma około 40-50 metrów. Szerokość działki od strony ulicy około 20-30 metrów. Działka może mieć 10-15 arów. Wstępna szacunkowa ocena po zweryfikacji na geoportalu. Uchylne okno na poziomie pierwszego piętra, a więc kosy na piętrze. Dwa kominy, okienko do wyjścia.